Mariusz, chodź, bo audycja się zaczyna. Witamy Was serdecznie w takiej pogadance. No i trzeba Wam tutaj powiedzieć, że pojedliśmy sobie troszeczkę coś tam. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to nawet wie, co pojedliśmy. I jest fajnie, prawda, Mariusz? No. Fajnie jest. I teraz chcieliśmy taką pogadankę zrobić, a tak naprawdę to nie będę wrabiał Mariusza, no bo to taka moja inicjatywa, prawda? No, raczej tak, bo nie rozmawialiśmy nawet. Tak, sobie słuchajcie, rozmawialiśmy o jakichś tam muchach, jakichś tam śmiesznych sytuacjach, takie nasze po prostu bushcraftowe pogadanki, takie po prostu śmiechawki, nie? Zakulisowe. Zakulisowe, typu na przykład, słuchajcie, że jak są tojtoje, sławojki i muchy przylatują, to niektóre muchy są takiej rasy, że zielony metalik. Także tak, o tym mówiliśmy, bo Mariusz nawiązywał, bo w mojej tutaj manierce i kubku do niego dołączonym sobie pajączek szedł, mówi, żebym go wziął do domu i wrzucił do mojego pająka. Ja mówię, no co będzie, brat brata będzie zjadał i tak dalej. I mówiliśmy, że muchę trzeba wrzucić, a Mariusz mówi taką kiblówkę. Ja mówię, no, taki zielony metalik, nie? I o takich, żeśmy sobie takich pierdołkach, za przeproszeniem, sobie gadali. Ale wiecie, jaki ja temat wymyśliłem? Mówię do Was, wiecie, to dotyczy też Mariusza. Mariusz nie wie, no ale się dowiesz, nie? No, na pewno mi to powie. No tak, że na przykład, jak długo moglibyście mieszkać w lesie? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, że zazwyczaj centurionowe pogadanki dotyczą jakiejś cechy, na przykład tam, nie wiem, życzliwość, lojalność, cierpliwość, jakieś tam, co zrobisz, gdy ktoś cię obrazi, były różne takie, nie? Ale na przykład warto zastanowić się nad takimi rzeczami. Niektórzy na przykład idą do lasu, tak jak my, i nie będziemy tutaj wybielać siebie, bo nie chcemy uchodzić za Rambo Bushcraftu, ale my się tak naprawdę tutaj relaksujemy. I ja na przykład zauważyłem taką rzecz, że w momencie, kiedy ja odpaliłem to ognisko z jakiś jeden film temu, czy jakoś tak, ognisko zaczęło już się palić mniej więcej tak jak teraz, to Mariusz tak powiedział, co ty powiedziałeś? No, że teraz jest już fajnie. O, to już jest fajnie. Coś takiego Mariusz powiedział. Zresztą, jak chcecie, to sobie wróćcie do tego filmu i sobie zobaczcie. No i faktycznie, siedzimy sobie. Jest noc. Wokół jest ciemno. Za nami księżyc na niebie pięknie świeci. Druga kwadra. My raczymy się ogniskiem i teraz tak, słuchajcie trochę tej ciszy. Właśnie, i zastanówcie się, czy na przykład bylibyście w stanie oderwać się od internetów, telewizorów, elektrokajetów, smartfonów, iPhone'ów i innych takich elektrokajetów, takich, tak jak ja to mówię, i na przykład mieszkać tylko i wyłącznie w lesie. Ja powiem tak, że na przykład są tacy ludzie, którzy, tak jak Mariusz, lubi książki czytać, albo tak jak Druh Boruch jest takim też z komentarzy znanym naszym kolegą, który może doradzić, jeżeli chodzi o książki. Ale pomyślmy sobie, że ilu z nas wszystkich,
Ja nie mówię tutaj o tych, którzy kanały prowadzą, o wszystkich. Czy to będzie, nie wiem, Tomek Foryś, czy to będzie, nie wiem, Szokork, czy to będzie Forestman, czy to będzie Szymek Leśny Relaks, czy to będzie Krzysiek Bushcraft Dim, czy Laśnie Pan. Tak sypię po prostu jak mi przychodzi, czy to będzie EDC, czy Bushcraftowy, czy Kanapowy Komandos, czy wszyscy, którzy się wpisują, nie? Tak. To będzie Mariusz Trapper, czy to ja będę. Czy bylibyśmy w stanie, ilu z nas byłoby w stanie, tak na przykład po prostu w takich warunkach po prostu, no, zamieszkać w lesie. Nie chodzi o zbudowanie na przykład sobie takiego domku. Nie wiem, co to był za film taki. To była taka jakaś komedia romantyczna. Ale powiem szczerze, że obejrzałem ją raz czy dwa. Drugi raz obejrzałem, bo klimat mi się tam podobał. Danuta Stenka tam grała. Nigdy w życiu, o to się nazywało. I powiem szczerze, że ona sobie na takim odludziu fajnym, przy lesie, w lesie tak trochę, płot zrobiła, z bali dom zbudowała, drewniany taki. To nie, no to tak jak najbardziej fajnie, nie? Ale no. czy można byłoby funkcjonować tak bez internetów, bez elektrokajetów i bez innych rzeczy, które są dla nas takie po prostu, no, nieodłącznymi elementami życia. Bo fizycznie jest to możliwe, prawda? W pewnym momencie, tylko że powiem tak, że oglądałem na przykład jeden taki film ciekawy. Ja już kiedyś mówiłem się na kanale, co to by było, jakby Bóg wyciągnął wtyczkę, nie? Że słuchajcie, wystarczy, że jest internet odłączony, prąd jest odłączony. I co o się... tym to mogę coś powiedzieć. I co się dzieje? I dzieje się szaber, anarchia. Ale powiedz, Mariusz, proszę. Mów. No wystarczy, że wjedziesz na wioskę, bo robisz jakieś tam prace konserwująco-remontowe albo coś. O właśnie, przecież to jest twoja profesja. I wyłączasz prąd. Wyłączasz. I zaraz wyłączasz. I rozumiesz, zaraz się schodzą ludzie jacyś. Z widłami. Bez przerwy ktoś przechodzi, nie. Ale faktycznie. I tak, a kiedy włączycie, a coś tam, a nie było ogłoszeń, albo coś tam. Ogłoszenia były, tylko że nikt ich nie czytał, albo je po prostu wiatr zerwał. Ale niemniej jednak już jest ta taka, wiesz, już ten niepokój, już ludzie się denerwują, bo na przykład przez godzinę czy dwie nie będzie prądu. Przez godzinę czy dwie? No, bo to tak raczej teraz staramy się w ogóle nie wyłączać, tylko robić wszystko pod napięciem, jak się da, nie? Ale zazwyczaj to tak było, no godzina, dwie, no trzy, to góra, no. Powiem wam i ja, jak już Mariusz poruszył swoją, że tak powiem, zawodową stronę, to powiem wam i ja. Ja zajmuję się różnymi rodzajami spraw, naprawdę. Niektóre są kuriozalne albo śmieszne. No, jakoś nie założyłem jeszcze tego drugiego kanału. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę w sumie nie wyrywam się. Powiedziałem, że może nie będę po prostu opowiadał zbyt dużo tutaj na tym kanale, ale jak jest pogadanka, to można trochę trącić tematu, nie, Mariusz? Nie, no słuchaj, zawsze coś tam. Tak, ale powiedzieć. Właśnie o to chodzi. O co chodzi, bo to, co chcę powiedzieć z zawodowego mojego doświadczenia, jest właśnie na temat. Bo prowadziłem kiedyś sprawę, gdzie była kobieta 30-paroletnia i miała dwójkę dzieci, syna i córkę. Córka była młodsza, bardzo grzeczne dziecko, takie naprawdę, że co jej mama powiedziała, to ona wszystko grzecznie robiła, ta dziewczynka. A syn, to widać było już, że jak miał 10, 11, 12 lat, 12 jak już miał szczególnie, to już widać było, że na takiego antymona rośnie. Nygus. Tak, nygus, taki jak nic. No ja z tą klientką po imieniu akurat byłem tak jakoś. Ja pamiętam czas taki, że na przykład jak ja coś robiłem nie tak, to ojciec na przykład, stosując metody wychowawcze, to gdzieś tam na przykład szlaban, że nie wychodzisz na dwór, prawda? Aha. Zabierał mi na przykład magnetofon, żeby muzyki nie mógł słuchać, bo lubiłem. Albo na przykład, jak byłem jeszcze mniejszy, to
nie mogłem oglądać na przykład Dobranocki. I ja pamiętam taką Dobranockę, że kiedyś jednego odcinka nie obejrzałem, tak płakałem jako dziecko. No ale ojciec się nie dał, że tak powiem, tutaj uprosić, nie? Bo chciał mnie wychować. Uczył mnie ojciec na przykład, żebym w domu, nie wiem, uczestniczył w takich pracach jak odkurzanie, jak obieranie ziemniaków. No oczywiście, żeby pomóc ojcu zupę gotować, czy matce, bo ojciec też gotował w domu i tak dalej. Na przykład czasami bywało tak, że nawet ja się cieszyłem w pewnym momencie, że mogę pójść i wytrzepać dywan. Przeabstrahując, że się człowiek wyżył tą trzepaczką, nie? Na tym trzepaku, który służył, jak nie było trzepania, to on służył na przykład za bramkę, jak się grało w piłkę. No i no, ludzie w naszym wieku, czyli ludzie 40 lat plus, nazwijmy to, no to właśnie tak gdzieś był tam telewizor, dwa programy i to wszystko. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni bardzo do tej technologii i są objawy takie, że ludzie zapominają smartfona i w panice biegną do domu po niego z powrotem, prawda? Znam takie przypadki, ale skończę sprawę tej dziewczyny, tej kobiety, która miała tego syna Antymona. No i ja tak właśnie już się dowiedziałem, że tam już kuratorka zawodowa przychodziła. Trochę tam broniłem przed tą kuratorką, bo czasami kuratorzy są różni, że tak powiem. Z niektórych tutaj przyczyn pragnę pozdrowić jednego z widzów, że tak powiem, który taki zawód wykonuje. On wie, o kim mowa jest. Nie będę wymieniał z pseudonimu, czy imienia i nazwiska. Ale fakt jest taki, że ja mówię, jak dzwoniła ta dziewczyna do mnie, już tak czasami prywatnie wręcz, ale po poradę wręcz taką życiową. Co ja mam zrobić, bo ten mój syn, to on po prostu bierze i no, zachowuje się to źle. No, w szkole tam coś przeskrobał, tam się z kimś poszarpał. Ja mówię, słuchaj, odbierz mu laptopa, albo nie daj mu dostępu do Wi-Fi, niech lekcje odrobi. W sobotę daj mu się wyspać, na przykład do tej 9:00, 10:00, no bo wiadomo, nie? Każdy czekał na koniec, jak do szkoły chodził, żeby się w sobotę wyspać, nie? No i on, proszę ciebie, proszę was, jak zrobiła mu szlaban, ale mówię, bądź konsekwentna. Mówisz mu, dzisiaj w czwartek, pamiętam, że to był czwartek, tego nie dorzucaj, Mariusz, już tak wiesz, bo już ten, za bardzo pieczę. To oddajesz mu laptopa w poniedziałek wieczorem, jak wróci ze szkoły, tam gdzieś po południu. No to wziął Ancymon nóż z kuchni i tak, nożem rzucił w drzwi, że zbił szybę. Potem wersalkę nową, którą ona akurat kupiła, sama go wychowywała, bez ojca, bo się rozwiodła, że tak powiem. Weź butelkę tam gdzieś. I rozpruł nożem, słuchajcie, wersalkę. Potem ona do mnie dzwoni, mówi, rozpruł wersalkę. Mówię, co zrobić? Mówię, w tym momencie, no przecież nie da się w tyłek, bo prawo zabrania, bo to, bo tamto, bo siamto. Ale słuchajcie, dzwoni ona do mnie za jakiś czas. Nie wiem, znowu coś nie kontaktuje ta lampa. Już mnie to po prostu dobija czasami. Ale ogień świeci za to. I znowu za jakiś czas dzwoni ona do mnie tego samego dnia, wyobraźcie sobie, i mówi, że otwiera on balkon i on będzie skakał. No to ja mówię, skacz, niech on skacze.
pierwszego piętra. Będzie skakał. No, rozwiązanie przyszło skądinąd, że tak powiem, bo przyjechał, mówię, z innego miasta akurat dziadek tego mygusa, a jej ojciec. No i wziął tam takiego kawałek kija łamanego od szczotki, wlał mu w dupę porządnie, a on oczywiście powiedział, że pójdzie do pani psycholog, poskarży, a dziadek mówi, a co mnie, pozbawią praw rodzicielskich? Ale tu nie o to chodzi, prawda? Bo tutaj, jeżeli ja chcę już odbiec od tego tematu właśnie, bo ja nie jestem w pracy, że tak powiem, że z jednej strony byli sadyści, gdzie bili dzieci bardzo, na przykład, a z drugiej strony, że tak powiem, teraz to po prostu nic nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz pytanie, to uwypuklało, że do czego był skłonny, do jakich aktów desperacji, i wiele takich przypadków znam wśród dzieci, wymyśla się tam różne jakieś choroby, nie będę wymieniał nazw, bo zaraz znowu się polemika zrobi dziwna i będę musiał znowu, mówię, wykazywać, że ktoś jest w błędzie i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie, pogadanka na zastanowienie, nie żeby robić wam wykład czy prelekcję, czy potrafilibyśmy naprawdę, żebyśmy sobie tak potrafili odpowiedzieć. Czy mógłbym sobie tutaj na przykład zbudować zwykły jakiś domek i mieszkać, ale bez smartfonów, kajetów i innych? Czy nie zanudziłbym się? Co bym robił? Co byś robił, drogi widzu, jakbyś mieszkał w lesie? Ciekawe pytanie i zagadnienie, nie? Ja się obawiam, tak powiem szczerze, że może i bym się nudził trochę, kto wie. Bo człowiek się przyzwyczaja jednak do tych gadżetów elektronicznych, do tych wszystkich ułatwiaczy, nie? No. Dziękuję, Mariusz, za pyszną kawę. Proszę bardzo. Ciekawe zagadnienie, nie? Słuchajcie, pomyślcie. Jak chcecie w komentarzach oczywiście dać jakąś odpowiedź, to okej, możecie dać. Wiadomo, że niektóre komentarze wasze są takie, że w komentarzu po prostu gdzieś tam dziękujecie za film. To mi jest miło, ja też dziękuję, że dajecie jakiś znak życia, że jesteście, że funkcjonujecie, że jest po prostu dla kogo nagrywać. To powiem wam szczerze, że jak się patrzę na przykład, tak szczerze, na przykład na licznik subskrypcji, to dla mnie bardziej wartościowsza jest sekcja komentarzy. Że o, znowu się odezwał ten, co kiedyś tam się wpisał, a rzadko się wpisuje. Staram się, jak wiecie i widzicie, odpisywać na komentarze. Ach, woda też dobra. Gdzieś to tak było, że pili kawę, a potem popijali wodą, tak? Jakiś taki zwyczaj, ale to nie na temat jest tutaj w tym momencie. Także czy moglibyśmy żyć bez elektroniki? No bo teraz tak znowu wracając do tego tematu, znowu to trąca teraz znowu o twój zawód. Ja tak mówię zawsze, gdyby Bóg wyłączył prąd, no to wiadomo, że przestają funkcjonować tam, nie wiem, stacje paliw. Ktoś powie, że cofamy się do XIX wieku, prawda? Wiesz, to zależy też od sytuacji. No, czasem to masz dość, nie? Jak ci ktoś ciągle dzwoni i zawraca ci głowę, nie?
Ale z drugiej strony, no to fajnie jest tam gdzieś wejść na przykład na YouTube'a, zobaczyć co tam chłopaki robią, gdzie tam, gdzie kto pojechał, co tam gotował w właśnie, lesie, to, czy to, coś to, jest, to jest ten drugi aspekt, nie? No, no dokładnie, no i to jest właśnie po I, tym... I zobaczcie, pogadanka polega na tym, żeby nie wypowiedzieć się autorytarnie, tylko żeby poruszyć wodę, prawda? No. Tak, od tak jakoś, tak pogadanka. No to po prostu, żeby było nad czym pomyśleć, nie? Żeby było nad czym pomyśleć, nie? Tak. Jak ja bym sobie dał radę, albo co ja bym zrobił. Ale jedno wam mogę powiedzieć. Jakbyście byli zmuszeni do takiej sytuacji, to myślę, że po prostu ludzie lasu mieliby szanse po prostu potencjalnie większe na to, że o wiele lepiej by przeżyli, nie? No, na pewno. Tak, bo zajęliby się czymś, pobudowaliby sobie jakieś udogodnienia, porobiliby, wymyśliliby sobie na przykład cel jakiś na cały dzień. No słuchaj, zawsze było co robić. Przecież dawniej ludzie, na przykład weź na wsi, na przykład jak mieszkali, nie? Nie było na przykład jakichś maszyn rolniczych takich, że tam wjechał kombajn, wiesz, jak to się mówi, za dwa dni i było po żniwach, nie? Tylko cały ten sezon. To było całe coś, to było wszystko rozłożone na jakiś ten, nie? Na przykład zima była, na przykład zrywka drzew, gdzieś jakaś wycinka. A było też tak przecież, że na wsiach, jak ludzie szli daleko, że w pole, to nawet bywało, że brali sobie tam w szmatę jakąś chustkę, jedzenie, chleba, sera, proszę ciebie, wodę jakąś. Czy winko jakieś, czy kwaśne mleko. I bywało, że normalnie na polu spali też, nie? Słuchaj, no wiesz, no spędzali cały dzień, wracali wieczorem albo coś, ale zawsze było coś, wiesz, jak mieszkasz prymitywnie, no bo to trzeba przyznać, że biorąc pod uwagę dzisiejsze warunki, to ludzie żyli prymitywnie. Tam przypuśćmy tam jakiś czas, no tam w latach 70. czy 60., czy 50., nie? Ale no cały rok był zajęty, bo tak, trzeba było przygotować ten drewno na opał, a to jakieś tam inne rzeczy, no było kupa roboty. No. Zawsze, codziennie. Tak, dokładnie tak właśnie było, jak mówisz. Dlatego wiesz, no mieszkając prymitywnie i to wiesz, no musiałbyś zawsze zadbać o swój byt jakiś, nie? Więc nie wiem, czy miałbyś czas na to rozmyślanie. Nie wiem, czy byś miał czas, żeby siedzieć na przykład na internecie, na internetach jakąś godzinę czy dwie. Tak, ale właśnie nasze takie bushcraftowanie, nasze mówię, wszystkich po prostu, nas tutaj dwóch i was wszystkich, którzy akurat oglądacie ten film, nieważne, czy jesteście subskrybentami, czy trafiliście przypadkowo, czy nie, na pogadankę Centuriona. Dzisiaj jest pogadanka centurionowsko-traperska. A w ogóle Mariusz to dzisiaj jest takim traperem, że normalnie jest 100% trapera w traperze. Weź Mariusz M65 rozepnij, pokaż co ty masz pod spodem. Mam się obnażyć? No obnaż się. Zobaczcie. Widzicie? Teraz możecie powiedzieć, ale weź pokaż jeszcze tak do kamery wyraźnie, że Mariusza normalnie to widujemy normalnie na kanale, w kratkę go widać. No, raz jest, raz go nie ma. A nie, że on ma koszulę w kratkę. Tak, to jest takie poczucie humoru, ale zobaczcie, tak naprawdę ludzie w tamtych czasach byli dla siebie internetem. Spotykali się kilka osób, rozmawiali o czymś i byli dla siebie internetem, prawda? Jak ktoś był w grupie ludzi, którzy się gdzieś spotkali, nawet tak jakieś babcie siedziały sobie gdzieś tam. No jak, przed każdym domem, tak? Ławeczka. Tak. Ławeczka i te starsi ludzie tacy różni się. Młodzież siedziała, gadała do późna wieczór, wiesz.
Ale jak się na przykład trafił ktoś, na przykład mądry, ktoś, kto miał coś na przykład do powiedzenia... No to mu mordę obili. Nie to miałem na myśli. Jak mówisz, że miał coś do powiedzenia, no to co mieli na wiosce robić? No zepsuł mi koncepcję całą. Nie no, żartuję. Nie no. No i to jest właśnie specyfika trapera, no to jest właśnie traper, no. To mu mordę obili. A ja chciałem powiedzieć, że u nas to było tak, że jak siedzieliśmy nawet na klatce, bo deszcz padał w bloku, albo gdzieś tam na hydroforni takiej, ty na ławce, i to czasami z kumplami mieliśmy jakieś tam rozkminy takie dosłownie. Nie, ale to tak, rozmawiało i tak dalej. Jak różne rzeczy. Tak, jak ktoś coś mądrego miał do powiedzenia, to właśnie to było takie fajne. Ludzie byli dla siebie wtedy internetem, ja tak się śmieję, nie? Nie, ale to prawda jest. Tak. Także udało mi się mimo wszystko powiedzieć. Ale to ci się udało. Taka pogadanka, słuchajcie. Trochę wesoła, trochę dająca do myślenia. Tak to jest właśnie, no, z traperem. Żarzy się pięknie. To taka pogadanka ułożona, nie przesiedziana. Będziemy, mówię, powoli kończyć, słuchajcie. Nasze użytkowanie rzeczywistości leśnej, że tak powiem, jak się obudzimy, to obudzimy się w kwietniu, prawda? Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Sratatata, sratatata. No, tak jakoś jest. No więc co Mariusz powiemy, że co, że wyczerpaliśmy temat, nie? Tak, tak. Czyli troszeczkę tak poruszyliśmy, a jaki tytuł wymyśleć temu filmu? No chyba będzie hashtag pogadanka, nie? No będzie, ale trzeba tak. No i będę musiał pomyśleć. Albo jak będziemy szli, to w haszczungu powrotnym. Tak. To ty mi wtedy może podpowiesz coś. A może samo wyjdzie. Tak to jest. No więc dobra. Słuchajcie, powiem wam tak na koniec, że bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się ten film podobał, to cieszę się. I zawsze tak mówię. Jeżeli chociaż jednej osobie się podobał, to dobrze. Jak mam na przykład coraz więcej łapek w dół, to tak jak powiedziałem, zwisa mi to, no bo to dosłownie zwisa, to powiem szczerze, że teraz to odbieram po prostu jako komplement, te łapki w dół, bo po prostu widać, że do kogoś dotarłem, nie? No, coś takiego. Bo ktoś po prostu pomyślał. I nie zgodził się na przykład z tym, czyli na przykład miał do tego prawo. Tak, miał do tego prawo. Miał do tego prawo. No i teraz cóż, no ja tak zawsze mówię, że krytykować może każdy głupiec, jak powiedział Winston Churchill, i wielu z nich to robi. No i tymże akcentem traperskim i dymem będziemy żegnali się z wami powoli. I to by było na tyle w tym temacie. O. Lej Mariusz dymu. I w takiej aurze niech się to właśnie zakończy rzeczona pogadanka ona z kanału Centuriona. Zrób jeszcze raz. Pięknie. Trochę ciszy na koniec. Posłuchajcie leśnej ciszy.